Oto szybka walka miała się zakończyć likwidacją Hirona i zaliczeniem 5 punktów woli, następnie strzelaniem do któregoś z przeciwników, a tu proszę. Okazało się jednak, że jest inaczej. Ich habe einen Plan. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BT Views, z tej strony Paweł, zapraszam was na kolejną przygodę w Phoenix Pointcie. Ponad 30 odcinków już na kanale z tej strony. Moi drodzy, ruinę. Poziom zagrożenia ekstremalny. Będziemy robić kolejną misję z zasobami. Mam nadzieję, że pójdzie nam fajnie. Nasz personel wyposażyłem już w karabiny, które produkowaliśmy poprzednio. Są to karabiny Pitagoras dla snajperów. Sprawdzimy sobie działanie Deimosów, czyli tych karabinków laserowych Synedrionu w przypadku naszych żołnierzy, którzy będą w stanie się ukryć i podwoić jakby tą pulę zadawanych obrażeń. Z moich obliczeń wynika, że jest to samo co karabin Pirania z możliwością przebicia pancerza teraz po patchu Danui, czy w wysokości 10, nie 20 jak wcześniej, ponieważ oba zadają w przypadku takiej części, w której ja strzelam, czyli pancerza, który posiada w okolicach 20 punktów pancerza, zadają takie same obrażenia w wysokości 240 po przeliczeniu bonusu od infiltratora po zniknięciu, czyli tego 100% bonusu. Natomiast karabinek Deimos jest dużo bardziej celny niż Pirania, więc mam nadzieję, że tutaj będzie to wyglądało lepiej. Wyślijmy oddział, zbadajmy, rozpocznijmy misję. Wszystko wyposażone, gra i buczy, wszędzie nam niczego nie brakuje. Przy poprzednim rozegraniu wpadło nam trochę technologii, więc byliśmy w stanie odbić się od tego dna technologicznego, które żeśmy osiągnęli. No, dzięki temu, że w początkowej fazie gry trochę technologii sprzedaliśmy. Trochę, nie dużo, ale trochę. Tak w okolicach 150 chyba. Może kłamie. Może 200, może 250. No, ale mamy wyprodukowany już w produkcji, przepraszam, zlecony drugi pojazd, szybki pojazd Synedrionu Helios, którym będziemy mogli szybko latać i bronić placówek. Tym bardziej, że wybuchła nam wojna pomiędzy frakcjami, pomiędzy Synedrionem a Nowym Reichem. Oni zawsze się jakoś kłócą i nie lubią. Wydaje mi się, że raczej wojna powinna wybuchać prędzej między Nowym Reichem a frakcją Anu, bo tu raczej są przeciwstawne cele, takie bardziej niż, wydaje mi się, że Synedrion i Nowe Jericho są bardziej w stanie współżyć ze sobą w tej, zakładając, że wygramy kampanię i uratujemy ziemię, niż frakcja Anu. No ale zobaczymy, co nam tutaj wiatr odnowy przyniesie. Jak na razie nie przynosi nam planszy, na której będziemy toczyć naszą rozgrywkę, a szkoda, bo jestem jej ciekaw. Poziom zagrożenia ekstremalny to już nie w kij dmuchał. To znaczy, że już mamy ciężkie Hirony. Być może trafi się Scylla, nie chciałbym, ale być może się trafi. Chociaż to chyba trochę za wcześnie jak na Scyllę. Zależy mi też na tym, żebyśmy byli w stanie obronić jakąś placówkę przed atakiem Pandoran. Z tego względu, że wtedy będziemy mieli dostęp do zniszczenia na przykład pandoriańskiego leża, wyroiska. Leża już chyba nie, wyroisko raczej to będzie, albo cytadeli. I wtedy dostajemy też bonusy do jakby wsparcia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami, więc poprawiamy sobie te stosunki, które żeśmy w jakiś sposób utracili. No, widzę, że liczba klatek tutaj się zmienia dynamicznie. Do tej pory nie wiem, nie sprawdziłem, czy to się wyświetla na filmie, czy też nie. Dlatego też wiem przynajmniej, że gra ładuje, tak? No i wczytała nam Mantrykorę. Niedługo zmieni się to na Heliosy. Jestem w stanie też chyba wyprodukować może z jednego Tiamaty na takie naprawdę dalekie rejsy. No i proszę, pierwsze koty za płoty. O, poważny przeciwnik. Bardzo go nie lubię. Brzuch z bombą. To jest coś, co potrafi napsuć krwi szczypczyce miażdżące. Noga, pojedyncze obrażenia 80, pojedyncze uderzenie. No, naprawdę jest w stanie nas porządnie tutaj poranić. Tym bardziej, że pamiętajcie, iż nie mamy szczególnie ciężkich pancerzy. Tylko chyba jakoś nie mam tutaj widoku na strzał do niego.
A szkoda. Przynajmniej chciałbym, żeby jeden z moich snajperów, którzy posiadają tutaj karabinek, no właśnie. O tak, tak. Będziemy mogli sobie tutaj radośnie strzelić i użyć serii tutaj też. Więc myślę, że na początek, tak ciągle mówię myślę, ale na początek zaczniemy sobie od próby likwidacji tego Niemca. Co się będzie działo później, to już mnie trochę nie interesuje, bo powiem szczerze, że w przypadku tej misji mam też taką nadzieję, że no dużo żeśmy nie zadali, ale trochę pancerza żeśmy zdjęli, co w przypadku nogi. O, tułów. Tułów jest poważnie tutaj poważnie zagrożony. My udajmy się na małe prześpiegi, tak żebyśmy tutaj zdjęli przeciwnika. Ok. Tutaj mamy likwidację pancerza. I tutaj też mamy słaby punkt i likwidację pancerza. W którym miejscu powinienem stanąć, żeby go widzieć i nie przeszkadzać mojemu ciężkiemu żołnierzowi? Myślę, że tutaj możemy spokojnie. Tutaj widzę jeszcze Atrona, ale dość daleko. Ok, skupmy się na razie na jednym przeciwniku. Mam tutaj na myśli brzuchu z bombą 26. Myślę, że być może ma to sens. Na razie ładnie. Uszkodzony brzuch z bombą, czyli nie będzie do nas już strzelał. To na plusik, więc praktycznie jest wyłączony z walki w tym momencie. I zrobiliśmy to, co zrobić powinniśmy w tej sytuacji. Muszę udać się na poważne rozpoznanie, obyśmy nie spotkali drugiego z jakichś większych przeciwników. Ok, mamy jeszcze syrenę. Gdzie jest syrena? Syrena jest tutaj. Zobaczmy, jak teraz będzie działała moja teoria dotycząca zadawania obrażeń. Zobaczcie, że teraz w przypadku syreny, jeżeli nawet wejdzie połowa strzałów, to no to powiem szczerze, że będę zadowolony. Tylko teraz po wykonaniu sprintu mógłbym podejść nawet bliżej, ale nie będę miał już punktów na użycie szybkiego wymiatania. Szkoda. Spróbujmy drugiego z naszych żołnierzy. Bardzo mi zależy na zlikwidowaniu tej syreny. Tu mi chyba pozostanie jeden punkt. To będzie 4 i 5 punktów mi. No 5 punktów mi pozostanie. Będę mógł wybrać szybką walkę, ale zanim to zrobię, chciałbym zobaczyć, jak wygląda możliwość zarobienia punktów, dodatkowych punktów akcji. No kurczę. No dobrze, będę się musiał na to jednak zdecydować. Ryzyk fizyk. Im bliżej przeciwników. Nie wiem, czy to coś mi zmienia w sprawie trafienia w syrenę, ale może tak. Dobrze, teraz wybierzemy sobie szybką walkę. Chciałbym też odzyskać punkty woli na przyszłą turę, więc likwidacja Chirona wchodzi. Przepraszam, ale jak? Wszystko trafiło, ale część musiała trafić chyba w trochę nieopancerzoną część. No, powiem szczerze, że w tej sytuacji to jestem w poważnej kropce. Bo to szybka walka miała się zakończyć likwidacją Chirona i zaliczeniem 5 punktów woli, następnie strzelaniem do któregoś z przeciwników, a tu proszę. Okazało się jednak, że jest inaczej. Ich habe einen Plan. Spróbujmy rozwiązać problem wybuchową akcją. Do syreny niestety nie dolecimy. Puh.
mamy chyba nie przy... Nie, okej, okay. Plecak odrzutowy. O, demet, no. Powiem szczerze, że nie tak miał wyglądać ten plan. Obawiam się, że w kolejnej turze syrena będzie do nas podchodziła, użyje swojego krzyku telepatycznego, co wyłączy nam z gry moich żołnierzy. Skupmy się tutaj na tych przeciwnikach. Nie, no, na syrenie się skupmy. Może coś się uda tutaj wykombinować. Niewiele się udało wykombinować, bo po prostu żeśmy nie trafili. Szybkiej akcji już nie włączę. Natomiast jedno, co mogę zrobić, to... Demet. Zlikwidować syrenę albo odebrać jej możliwość... Jesus Christ! Przecież sprint zajmuje jedną akcję. Koniec tury. Praktycznie koniec tury w tym momencie. Ależ się pomyliłem. Zobaczcie, że umiejętność, którą mamy, czyli w tym przypadku jakaś tam zdolność snajperska, już nie pamiętam jak się nazywa, kompletnie się nie przydaje. Zawsze gdzieś widzimy przeciwnika. O, wciórności. O, demet, no. Taking aim. Just only. I to wszystko, co możemy zrobić teraz. Kurczę, bardzo, bardzo, ale to bardzo popsuło mi tutaj niezabicie tego Atrona. 6 punktów tylko zostało. Musieliśmy trafić w coś, co miało trochę pancerza. Tutaj to już skopałem po całości. To w ogóle nie ma o czym mówić. Zostałem bez punktów woli. Na kolejną turę. Zakończmy to. Tą farsę. Na ocalenie jakichkolwiek zasobów tutaj raczej nie mam szans. Co najwyżej na powolną likwidację przeciwników. Ach, wszystko przez to przyzwyczajenie do gry, które nadal mam w palcach, pochodzące sprzed patcha Dunwich. Nie wiem, w jaki sposób tutaj została położona warta, ale jedno, co mogę zrobić, to mam nadzieję, że nie wejdę mu tutaj w wartę. Stańmy może tutaj. Dobrze. Będę się musiał ratować i to ratować w bardzo brzydki sposób. Mam nadzieję, że uda się go zlikwidować. Tak jest. Dzięki temu zyskałem tylko 2 punkty woli. O kurcze pieczone. To już nawet nie mam na szybką walkę, więc... Noga 30, ramię 20. Nie jestem w stanie go zabić. Ci przeciwnicy zrobią ze mnie miazgę. Oż kurcze pieczone, no.
Taki głupi błąd, no. Taki głupi błąd. Co by mnie w tej sytuacji ratowało? W tej sytuacji ratowałby mnie okrzyk bojowy, którym mógłbym... unieruchomić przeciwników. Dobrze. To tyle. Wybuchowa akcja. Spróbujmy. Here goes. No, tutaj nie damy rady strzelić. Tutaj być może to mogłoby mieć sens, ale tutaj zyskam, to będę miał za mało punktów woli, żeby... Zobaczmy sobie, ile tu nam punktów woli zostało. Tutaj też mamy piękne zero. Za to mogę zrobić tak. 5 punktów woli. Mogę wykorzystać teraz zniknięcie. Zlikwidować jednego z przeciwników. Przynajmniej tego, który jest bliżej tutaj nas. No ale pozostali wezmą się tutaj za mnie. Jedyne, na co mogę liczyć, to na jakieś konstruktywne ukrycie się za przeszkodą. Stąd będę widoczny, niestety. Może się jeszcze uda wyjść z tego bagna. W jakiś cudowny sposób. Dlaczego mój Heavy... Aha, mój Heavy nie może tutaj strzelić, bo stoi za blisko, tak? O, wciórności, no. Tak, żeby nam gdzieś 2 punkty przynajmniej ruchu zostały. Kompletnie to wszystko źle zaplanowałem. Kompletnie. Tutaj ten przeciwnik będzie mógł mnie dojść, więc... Tutaj natomiast jest większa szansa, że pojadnie większą liczbę przeciwników. Okej. Okay. Jeśli tam sobie poznikają, pójdą. Jak moi snajperzy? Kogoś widzą, kogoś nie widzą? Czy tutaj będą kogoś widzieli? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Nie, tutaj jest wszystko ścianami pozasłaniane. Jest takie miejsce, z którego widzę tamtego przeciwnika. Ok. Najpierw też trzeba poukrywać. Zbyt szybko zacząłem tutaj przygodę. Co on ma tutaj, szczypce? Spróbujmy odstrzelić ramię. Dobrze. Ma tylko tarczę i plującą głowę. Drugi ze snajperów. O, jest tutaj takie miejsce. Kogo? Widzę syrenę. To w tym przypadku jest chyba najgorszym z przeciwników. Popróbujmy szczęścia. No ale jak tak będziemy trafiać, to... Dobrze, jeszcze jedno trafienie. Jest. Gdyby można było jeszcze rzucić granatem chociaż. Tu będę za bardzo na otwartym. Tutaj jest tylko połowa ukrycia się. Zwiewamy tu. I co? Moi drodzy, i liczymy na co? Liczymy na farta. Warta. Warta śmiechu, warta. No, ale lepszy ryc niż nic. Więc hop, hyc. Wysuńmy jeszcze naszego skarabeusza do przodu, tak, żeby stanowił zachętę do... To było do przewidzenia. Jeżeli uda nam się przeżyć tamtym żołnierzem, to myślę, że powinniśmy odzyskać kontrolę nad polem walki. Okej.
po to tutaj stał. Myślę, że chłopak myśli o ewakuacji. Dobrze. Siły Fenix. Siły Fenix biorą się do gry. Czy mamy tutaj jakiś pojemnik, przy którym mógłbym odzyskać punkty woli? Nie wiem, ile punktów woli odzyskam tutaj. Mam już 2, więc zobaczymy. Trzy punkty woli. To mi pozwoli zniknąć. Pozwoli mi to też wyciągnąć karabinek i jakoś tutaj przetrwać kolejną turę. Za likwidację tego żołnierza będę miał 3 punkty woli. Jest. Więc na następną turę będę mógł ponownie użyć zniknięcia. W tym przypadku mam tych punktów woli aż 6. Szybka walka. Jak jestem w stanie tutaj likwidować przeciwników? Tutaj. Tutaj w sumie to nic pewnego. Zróbmy na razie zniknięcie. Nie. Zróbmy szybką walkę. Co tu ryzykuje? Po prostu co tu ryzykuje? Okej. Dziękujemy. O, mam na zniknięcie, świetnie. Wyjdę z tego. Z tej przygody. Wybierzmy sobie teraz kulturalnie karabinek. 22 pancerza. Tutaj 26. Wygląda mi to tu na likwidację. Tu w 30. Za to ramię 0. Great. Nie wiem, czy jest to likwidacja. Noga za 10. Wiecie co? Skoro bawimy się w testy broni, to całkiem pozytywnie to wyszło. Jak tutaj na duże odległości? Ramię, noga 30. Ramię, noga 30, zadajemy 60. On ma 290. Będziemy musieli się tutaj zbliżyć. Podejść na 2 punkty ruchu, czy wykorzystać sprint? Myślę, że wykorzystamy sprint. Testy polowe karabinka Deimos. Tu 20, głowa 10. Co ładnie. A gdzieś jeszcze ktoś, coś w którymś miejscu. Tu widzę przeciwnika. Co w przypadku karabinku Deimos może skutkować jego zgonem. Nie można mieć wszystkiego. Ale zobaczcie, ilu żołnierzy jeszcze mamy. Myślę, że raz tutaj. Czy używać wybuchowej akcji? A użyję, a dlaczego nie? Czas na zemstę. Czas na zemstę. No, okej. Powiedzmy, że czyścimy. Ale mu się te oczka. No, heavy. Kurde. Chłopaku. To nie tak miało być, naprawdę nie tak. Gdzie go będę widział? Tylko czy będę widział jego tarczę, niestety. To. Stąd go nie będę widział. No, ale to jest zawsze jakieś przesunięcie się do przodu. Zadajmo, bo zadajmo. Nie no, kompletna,
kompletna porażka. Co najwyżej mogę z pistoletu strzelić do niego, ale w kompletną osłonę, więc chyba uda mu się jednak uciec, albo i nie. Albo i nie. Nie ucieknie mi żaden. No to jeszcze żeśmy wesoło pomęczyli jego ciało. Czy to już koniec misji? Tak. Huh. Gdzieś ta taktyka jednak wyniesiona z XCOM-a się przydaje, chociaż to są zupełnie różne gry. Nie chciałbym się chwalić, że wygrałem tutaj dzięki swojemu, swoim zdolnościom. No trochę tak, trochę tak. Trochę się umiem w te gry. Nie bądźmy szczerzy wobec siebie. Co umiemy, to umiemy. Co nie umiemy, to mówimy, że nie umiemy. Akurat tutaj żeśmy umieli. Ale powiem wam, że miałem naprawdę spore wątpliwości. Szkoda, że technologii nie ma, ale 600 zasobów i 100, i 100 jedzenia. To nie jest coś, co... powinno się lekceważyć. Gdzie nasza turka Mantrykoja poleciała? Aha, no tak, obie tu były. Dobrze. Myślę, że czas wybrać się gdzieś na przechadzkę. Jak szybko wyprodukujemy tutaj Heliosa za 1 dzień i 16 godzin. Drugi z Heliosów leci do nas. Patrzcie, jak on szybko zasuwa. Mamy trochę zasobów informacji o Bastionie. Snajpera by nam brakowało. 390, a my mamy 339. Wow. Co możemy wymieniać? Technologię i technologię na to. Nie, to akurat mi nie pasuje. Chyba potrzebuję takiego bastionu, gdzie możemy wymieniać 6 do 4. Ok. Może się trafi jeszcze jakiś event przy okazji. A, jedna mantykoja stoi, nic nie robi. Świetnie. Jeden żołnierzy bez anu w bastionie. W kiszonym bastionie chce się zaciągnąć do projektu Phoenix. Podziwia waszą organizację od zawsze, teraz już nie traktuje nas jak dziecięcej legendy i chce nas wspomagać. Ćwiczę, od kiedy usłyszałem, że Phoenix Point powrócił, nigdy nie wierzyłem w te kłamstwa, które o was opowiadali. Gdyby rządy Starego Świata wtedy was wsparły. No ale wyszło jak wyszło i chcę do was dołączyć. Odrzuć mutanta, powiedz mu, że jest potrzebny w swoim bastionie, zrekrutuj go. A wiecie co, tu będziemy mieli przyjaźń z Bastionem, ale zrekrutujemy go. Dlaczego nie? Handelek. Nie, technologii wymieniać nie będziemy. Ciach, ciach, ciach. Akurat tego mamy teraz sporo. I lecimy po... O, przybył Helios 3. Przekażemy część personelu, zobaczymy kogo tam możemy. Szkolenie. W czym się tutaj możemy szkolić? We wszystkim, tylko nie w tym, co potrzeba. Moi drodzy, mamy frakcję infiltratora wybraną. Zestaw dronów, pająków w przypadku... Nie wiem, czy nie jest stratą czasu, bo po odrzuceniu wieżyczek możemy wystrzeliwać drony pająki. Dlaczego? Why not? Bronie ciężkie, czy są nam tutaj potrzebne? Nie. Raczej jestem za wyborem zdalnego rozmieszczenia. To będzie 25 punktów akcji. Tu i tu wydamy 50 w przyszłej turze, więc pozostawienie tych 50 punktów na kolejny awans jest jak najbardziej dla mnie ok. Ręczne sterowanie też nie jest głupie, bo w przypadku rozrzucenia dronów pająków jesteśmy w stanie nimi sterować. I od razu po ich wystrzeleniu jesteśmy w stanie podejść tym dronem pająkiem i wybuchnąć. Coś genialnego, co zostało w Phoenix Pointie zrobione. To i to będziemy też chcieli rozwinąć, więc tutaj 20 punktów tymczasowego pancerza. Wyobraźcie sobie, że macie dwóch techników w drużynie i w ciągu jednej tury każdy z nich używa tej umiejętności po dwa razy, plus z waszym pancerzem praktycznie jesteście niezabijalni. A jeżeli otrzymacie jakieś obrażenia, to w nikłej ilości pancerz otrzymują też wieżyczki. Zostawiamy tutaj i właśnie, czy tego technika oddajemy do drugiej bazy? No, nie wiem, mam wątpliwości. O, tutaj mamy szkolenie. No, to wydajemy w punkty woli. To jest bardzo fajne szkolenie. To i to.
Nawet nie wiem, czy tutaj będę zmieniał i dobierał jakąkolwiek klasę do tego żołnierza, bo mamy snajpera i mamy strzelby. Być może dobiorę klasę szturmowca. To się jeszcze zastanowimy. To jest... Gdzie tutaj mieliśmy tego gostka? A, to jest w innej bazie, no tak. Abil Mendoza. Mendoza ma niezłe szkolenie i niezłe umiejętności. Wstawiamy ją do Heliosa. To jest też denerwujące. Wybieracie jakiegoś żołnierza, a później tabela przeskakuje wam na górę. Zabierzemy ją stąd. Tutaj mamy szkolenie heavy i takie śmaki szkolenie. Wstawiamy do Heliosa. Tutaj mamy szturmowca ze szkoleniem infiltratora. I to już na takim poziomie naprawdę bardzo zaawansowanym. Tym bardziej z fajnymi umiejętnościami. Mamy jeszcze opcję na snajpera, mamy opcję na szybką walkę. Sami widzieliście, jak działa szybka walka i zniknięcie, prawda? Działa bardzo dobrze. Więc wstawiamy go do Heliosa i przerzucimy do kolejnej bazy. Nie chciałbym też tak wszystkich tam przerzucać. Zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy szkolenie heavy i infiltrator. Bardzo dobre zresztą, bo mamy bombardiera. Nie jest to broń cicha, ale... No i 50 punktów jeszcze pozostawione, ale w tym przypadku będziemy musieli trochę zainwestować w punkty siły woli. No i też w siłę. Chociaż zaradność mamy, udźwigi zwiększone o 2 i siła o 2, więc gość jest naprawdę fajnie wyposażony, jeśli chodzi o... OK. Tutaj mamy szkolenie kolejnego infiltratora. Tego sobie zostawimy w tej bazie. I myślę, że nasz Helios może wracać z powodzeniem do tamtej placówki i tam już żołnierzy będziemy uzbrajali. Ale stój szalony. Bo gra mi tutaj odpaliła zupełnie. Tego nie chciałem. Dobra, dolecieliśmy. Informacje o bastionie. Zekrytujemy sobie kolejnego żołnierza, tylko do którego mam tylko ja go zekrytowałem. No cóż, tutaj. Jakie on ma szkolenie? No już ma część zmutowanych pancerzy, to jest taki berserk. Nie wiem na co nam berserk, zobaczmy. 100 punktów szkolenia, wow. Uniki podczas walki w zwarciu. Zniszczenie pancerza. Następny atak zadaje 50 dodatkowych punktów obrażeń od poszatkowania. Ma to sens. Czy my tą klasą będziemy używać punktów woli? Nie wiem. Powiem wam, że BSR-kami kompletnie nie grałem. Odstawiam go do bazy Phoenix Point. Tam niech się chłopak szkoli, niech się chłopak męczy. Nasza druga mantykorka. To jest ta. Kompletnie. Też nie ma jakiejkolwiek łączności z pojazdami, to jest też jakaś porażka Phoenix Pointa. Co my tutaj będziemy robili? Dobrze by było znaleźć tutaj kolejną bazę Phoenix Point, mam nadzieję, że jest gdzieś w Afryce. Ewentualnie zrobić jakąś misję kolejną z surowcami. Lecimy, szukamy, sprawdzamy. Szkoda, że tutaj ta mgła nie zostanie odepchnięta, szkoda, że tutaj bastionu się nie udało obronić. Phoenix Point został wybudowany rozpraszacz mgły, aż miło będzie popatrzeć na to, co się będzie tutaj działo za chwilę. Bo oto, moi drodzy... Okej, żołnierze przylecieli. Milutko. Tutaj mamy gdzieś jeszcze bazę... Pamiętam, kurczę, ilu tutaj żołnierzy przenosiłem, ale... Gdzieś tutaj miałem jeszcze jednego infiltratora. Okay. Może się pomyliłem. Informacje o bastionie. Kolejny snajper. O, tutaj rekrutacja byłaby fajna. To by nam go od razu przypisało w to miejsce. Kurczę. Może jeszcze jedną placówkę szkoleniową, żeby szybko podciągnąć żołnierzy. Placówka szkoleniowa kosztowałaby mnie 100 technologii. No ale pamiętajmy, że one są takie trochę bardziej wydajne teraz. Jak tutaj wygląda, to jest technik. Trzeba myśleć też o produkcji trochę sprzętu, bo mamy ludzi, a nie mamy ich w co wyposażyć. To jest ból poważny. Dobra, poczekamy. Tutaj
wyglądają badania, zaawansowana technologia kwasowa. O! Leczenie w ambulatoriach w bazie zwiększono o 50% oraz plus 20 premii do leczenia w walce. Bardzo fajnie. Opracowano nową generację nanorobotów medycznych, które są bardziej elastyczne i lepiej przystosowane do bezpośredniej interakcji z ludzkim organizmem. Umożliwiają one szybszą regenerację uszkodzonych tkanek, a nawet wspierają działanie organów. W przypadku poważnych obrażeń ich zastosowanie znacznie skróciło czas leczenia pacjentów. Miodzio? Więcej nic. Musimy zacząć pomału też myśleć o budowie. Wszystko mówię, że musimy pomału zacząć myśleć o czymś. Musimy pomału zacząć myśleć o tym, pomału zacząć myśleć o tym. Tak, Phoenix Point jest taką grą wielu wyborów. Mam tutaj na myśli to, że gramy praktycznie jak chcemy. No może nie jak chcemy, bo przyjmijmy, że są pewne ograniczenia do ośrodka. I do ośrodka. Niech się chłopak szkoli. Produkcja. Co my tutaj produkujemy teraz? Heliosa, następne hełmy Archon zaczynają wchodzić. Dobrze, nie jest mi źle z tym wyposażeniem, które mam, ale mogłoby być lepsze. Lecimy. Fort Olymp. Tak, Fort Olymp, który był chyba gdzieś tutaj. O, to frakcja nowej Archon robiła takiego bigosu. Trudno. Dobra. Zbadamy. Zobaczmy, jak skany obszaru wyglądają. O, tutaj akurat mam przeskanowane. To raczej tu nie mam. No, jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Cynadrian claims to stand for anarchism. But true anarchism is freedom from coercion. What Cynadrian actually stands for is the tyranny of the majority. And that tyranny is leading them to a rejection of human will and accommodation of the Pandoran invaders. This is treason, and New Jericho will no longer accept it. We therefore declare war. Co było do przewidzenia, nieprawdaż? Dla mnie miotek. Magazyn, generator prądu, nadajnik satelitarny. To musimy naprawić. Produkcja żywności. Na razie jej nie możemy włączyć. Czy będę tutaj jakoś bazę rozwijał? Na razie nie, ale na pewno kwatery. Budowa głównej windy. O, możemy wybudować kwatery. I możemy wybudować magazyn, główną windę. Nie potrzebujemy głównej windy, bo już ją mamy. Generator prądu. Tutaj mamy główną windę, akurat nie popsutą. O, to świetnie. Lecimy sobie na kolejny skan. Spadajmy. Tutaj. I tutaj. Wygląda na to, że się obronił. I tutaj nie będziemy potrzebować wspierać ich w walce. Natomiast martwi mnie to. Czy jestem w stanie tutaj dolecieć? Czy Helios 3 jest w stanie tu dolecieć? Nie ma nawet takiej możliwości, więc nie ma co myśleć o uratowaniu tego bastionu. Czy obronienie się samodzielnie przez Nowe Jericho, jeżeli Nowe Jericho się samo obroni, to czy niszczy ten statek, którym Synedion atakuje? Nie mam zielonego pojęcia, tego jeszcze nie przerabiałem. Fabryka, jest obrona fabryki. Zobaczmy, jak wyglądają nasze stosunki dyplomatyczne. 34% to by nam znacznie obniżyło, gdybyśmy teraz zniszczyli Synedion. Ale myślę, że trzeba będzie to jednak wykonać. Kurczę, no. Nie chciałbym wejść z nimi w stadium wojny. Bardzo potrzebuję misji związanej z atakiem Pandoran na którąś z placówek. A, czekajcie. Kurczę, pieczone. Co ja wyprawiam? Dlaczego ja puściłem grę, skoro mam bronić tutaj placówki? Całe szczęście jestem w stanie tutaj szybko dolecieć. Więc w następnej turze spróbujemy obronić tutaj się przed atakiem Synedrionu na bastion Nowego Jerycha.
być może ta rozgrywka rozłoży się w taki sposób, że jednak będziemy zmuszeni do wojny z którąś z frakcji, ale od Synendrionu zyskaliśmy już to, co chciałem. To, co chciałem. Fajnie by było ich mieć jako przyjaciół, no ale jak się nie da, to się nie da. Mówi się trudno. Proszę bardzo. Tu już odpychacz mgły zaczął pomału działać i mam nadzieję, że dość szybko uwolni nam ten obszar. Ten natomiast niestety będzie zajastał. Tu spróbuję jeszcze misję szybko machnąć w ruinach, żeby pozyskać zasoby, ale to już tak. Będziemy realizować być może dwie misje w przyszłej turze. Myślę, że mam tutaj żołnierzy. Zobaczmy sobie, jaka to jest baza. Informacje o bazie. Baza Charlie. Teraz zobaczmy sobie. Zobaczcie, jak to działa. Muszę sprawdzić, jaka to jest baza. Zobaczmy teraz bazę Charlie, kogo mam tutaj na wyposażeniu. Ci są w Heliosie 3. Mam tutaj żołnierza, który byłby w stanie rozwiązać tam wiele problemów. Myślę, że wziąłbym dwóch infiltratorów. Tu nie mogę jeszcze wybrać tej umiejętności, więc będzie to, powiedzmy, słabszy żołnierz. Natomiast tutaj mam prawdziwego badasa, u którego wykupię szybką walkę za 30 punktów ze wspólnej puli. Zwiększenie udźwigu pewnie by się przydało. Zobaczę sobie jeszcze Mendozę. Czy moglibyśmy wykupić te zestaw dronów pająków? I w produkcji zlecić sprzęt, w produkcji zlecić Arachnę. Natomiast amunicja do Arachny to jest poważny problem. Ale wiecie co? Why not? Zrobilibyśmy tak. Część wyposażenia będę w stanie tutaj przekazać moim żołnierzom, więc będzie ok. Myślę, że polecimy sobie na taką ciekawą misję. Co się będzie działo, to się będzie działo, ale przynajmniej będzie ciekawie. Najwyżej nam się dach na głowę zawali, ale odpalimy w domu tą petardę. Po takich historii, nie wiem, czy miałem okazję wam ją opowiadać, na Nowy Rok w ubiegłym roku, przed Nowym Rokiem w ubiegłym roku, mój teściu znalazł swój stary pistolet na korki i znalazł też swoje stare korki. Pistolet na korki, korkowiec. Jeżeli nie wiecie, to sprawdźcie w Google, co to jest i co to są korki. Jeżeli jesteście młodzi i nie wiecie, co to jest, to sprawdźcie, bo to naprawdę był niezły fan mojego dzieciństwa. Chodziło o to, że to jest taki zawinięty papierek, w środku znajduje się kapiszon, ten korek wkłada się naprzód pistoletu od korkowca, tam jest taka iglica, która uderza w ten kapiszon, ten korek, ten papier strzela. No, jest to taki dość twardy papier, więc postrzelenie kogoś w twarz to dość boli. Sprawdziliśmy to z kumplami kiedyś. Później musieliśmy się tłumaczyć rodzicom, żeśmy się bili. No ale było trochę obrażeń. Szczęście, że nikt oka nie stracił, no, ale takie dzieciństwo wesołe. No i teściu zostawił ten korkowiec naładowany w kuchni. I mama zobaczyła, że jest jakiś taki pistolet. Leży taki. Nie wiedziała, że to korkowiec, pociągnęła za spust. Całe szczęście, że mama nie ma problemów z sercem, bo jak ten korek odpalił w domu, to ja to znam tylko z opowieści, nie widziałem, nie słyszałem, ale ale coś niesamowitego. Coś niesamowitego, że taki zbieg okoliczności może doprowadzić do takiego śmiesznego zdarzenia, które gdyby zostało sfilmowane, to byłoby chyba w polecanych na YouTubie przez bardzo długi czas i kilka milionów wyświetleń z wideo. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Tą zabawną historią, która mi się akurat przypomniała. Kończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam was na kolejny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Ale to musiało łupnąć.